Rekonstrukcja drugiej kondygnacji budynku dała zarządowi nowe możliwości realizacji pomysłów i wychodzenia naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W 2008 roku rodzi się pomysł powołania niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Początkowo poradnia działała tylko w podstawowym zakresie, skupiając się głównie na diagnozach szkolnych. Szybko jednak pojawia się nowe wyzwanie. Pomocy potrzebowały coraz młodsze dzieci. Niektóre praktycznie już od urodzenia. Szansą na zapewnienie jej było wczesne wspomaganie rozwoju. Wczesna i wielospecjalistyczna pomoc małemu dziecku i jego rodzinie. W ten sposób stowarzyszenie w jeszcze szerszym zakresie zapewnia ciągłość terapii w każdym okresie życia człowieka. Dzieci objęte tym wsparciem uczą się głównie przez zabawę wielu ważnych, podstawowych umiejętności. Wzrastają w samodzielności, przygotowując się do podjęcia edukacji szkolnej. Pomagamy im czasem, wydawać by się mogło, w najprostszych, zwykłych, naturalnych rzeczach, jak na przykład jedzenie, sygnalizowanie potrzeb, nauka pierwszych słów czy funkcjonalnej zabawy. Wspomaganiem obejmujemy również rodziców, którym udzielany jest indywidualny instruktaż dotyczący pielęgnacji dziecka. Pomagamy, korzystając z najnowocześniejszych technik, metod i sprzętów wspomagających stymulację procesów poznawczych. Czy zarząd koła, powołując małą poradnię, myślał, że obecnie obejmować będzie ona terapią 65 dzieci? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne. Największą nagrodą za decyzje podjęte 8 lat temu jest radość dziecka odkrywającego swoją sprawczość.